Witam w kolejnym filmie na kanale Pyszny Zakątek. Dziś zaproszę Was do świata włoskich deserów. Po raz kolejny ujęły mnie swoją prostotą i rewelacyjnym smakiem. Są naprawdę bardzo proste w wykonaniu, potrzebujecie niewielu składników. Nie potrzeba też żadnych sprzętów do ubijania ani piekarnika do pieczenia. Jest to moja wersja deseru Pana Kotta, więc zapraszam do wspólnego wykonania. Do deseru potrzebujemy 200 ml mleka pełnotłustego, 2 niepełne łyżki żelatyny i teraz z odmierzonego już wcześniej mleka dolewam troszkę małą ilość do żelatyny. Jak widzicie, żelatyna dosyć szybko chłonie wilgoć, więc może jeszcze troszeczkę doleję i taką żelatynę odstawiam na bok do namoczenia. Resztę mleka przelewam do małego garnuszka. Następnie odmierzam 300 ml śmietany 30% i tą śmietanę dolewam do mleka. Będę ten roztwór podgrzewała, ale pamiętajcie, nie gotujcie tego. Podgrzewamy tylko tak, aby rozpuścić wszystkie składniki i żeby się to dobrze ogrzało. Teraz aromat waniliowy. Ja tutaj mam pastę waniliową, ale możecie również dodać ziarenka wanilii czy jakiś inny aromat, który macie w domu. Teraz 3 pełne łyżki cukru. Można wymiennie zastosować tutaj ksylitol. I podgrzewam tak długo, mieszając, aż cukier cały się rozpuści. Cukier jest już rozpuszczony, wyłączam grzanie i dokładam żelatynę. Żelatyna, jak widzicie, już zgęstniała, ładnie się namoczyła. I teraz mieszam te wszystkie składniki tak długo, aż żelatyna całkiem się rozpuści. Jest to deser na 6 osób, na 6 takich foremek. Możecie również w jakieś pucharki, no to co macie w domu, użyć. Na początku przesmarowuję troszeczkę olejem dno foremki, żeby później ładnie się odklejało. Jeszcze raz przemieszam i przelewam cały roztwór do miseczek, do tych foremek. Następnie wkładam do lodówki na około 1 godzinę i przed podaniem wyjmuję około 20 minut wcześniej, żeby desery złapały taką temperaturę pokojową. Jak widzicie, deserki mamy już gotowe, wystarczy je tylko wyjąć. Ja przed wyjęciem lekko ogrzewam, dosłownie chwileczkę w gorącej wodzie, taką foremkę. Lekko nacinam brzegi i wykładam na talerzyk. Jak widzicie, deserek jest już gotowy. Można go tylko przybrać dowolnymi owocami, jakimś sosem owocowym, syropem czy polewą czekoladową, to co lubicie. Odwracam talerzyk, wyjmuję, podważając może jeszcze troszeczkę widelcem, jeśli nie chcę wyjść, i mamy już gotowy, jak wspomniałam, deserek. Ten deser cały czas mnie zachwyca, te ziarenka wanilii na wierzchu no, wyglądają zjawiskowo. Ja przybiorę to jeszcze lekką listkiem mięty, posypię owocami, używam tutaj takich pokruszonych malinek. Możecie polać to jakimś sosem dowolnym, truskawkowym czy czekoladowym. Będzie wszystko smakowało rewelacyjnie, zapewniam. Podsumowując, wygląda bardzo dobrze, smakuje rewelacyjnie i szybko się robi. Zachęcam do wykonania, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeśli Wam się podobało i zachęcam do obejrzenia kolejnych filmów. Smacznego i dziękuję.